Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego Ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu jednego, mamy ojca Boga. Rzekł do niego: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Znów czytamy dziś fragment z księgi proroka Daniela, tym razem jednak z trzeciego rozdziału, i to właśnie bez tego fragmentu, tych fragmentów, które są greckimi dodatkami w tym trzecim rozdziale. Tymi dodatkami, na które składa się pieśń Azariasza i pieśń tych trzech młodzieńców. W pierwotnym tekście tej księgi, jak mówiliśmy, pewno powstałej gdzieś w połowie II wieku przed Chrystusem, w wersji tej księgi hebrajsko-aramejskiej nie było więc tych dwóch hymnów w tym miejscu. Dopiero później, około 100 roku, już w przekładzie Septuaginty, okazuje się, że w to miejsce w tekście greckim zostały włączone te piękne pieśni, którymi też Kościół się modli do dnia dzisiejszego. Otóż ten trzeci rozdział mieści się w tej części księgi, która właściwie napisana była w języku aramejskim. Księga rozpoczyna się tekstem hebrajskim do początku drugiego rozdziału, a później od 2-4b można by powiedzieć, aż do końca 7 rozdziału mamy więc kilka rozdziałów napisanych w Biblii hebrajskiej po aramejsku. Pismo jest to samo, jako że Żydzi później po niewoli babilońskiej przejęli zasadniczo litery te kwadratowe hebrajskie, aczkolwiek jeszcze możemy zobaczyć, że całkowicie ze swojego pisma starohebrajskiego nie zrezygnowali jeszcze. Możliwe, że tuż przed przyjściem Pana Jezusa, przynajmniej nad Morzem Martwym, gdy kopiowano stare zwoje, to przynajmniej
taką czcigodną księgę jak księgę kapłańską, kopiowano w starohebrajskim, jakby chciano dokonać kopii dokładnej z oryginału, żeby nic tam nie przeinaczyć, nawet przez zmianę liter właśnie tych pierwotnych starohebrajskich na te litery aramejskie. Więc tekst jest zasadniczo po aramejsku. Ten, który dzisiaj czytamy, to historia właśnie tego, jak król Nabuchodonozor, znów mamy tu historię fikcyjną, przeniesioną z II wieku przed Chrystusem na czasy gdzieś tam około 600 roku, może po jakiejś pierwszej deportacji w 597 roku, gdzie właśnie na wygnaniu na dworze króla Nabuchodonozora w tej fikcyjnej wersji mamy mowę o tym, że Nabuchodonozor zbudował wielki posąg. No, wielkość tego posągu pewno jest przesadzona, bo mówi się, że miał on prawie 90 stóp wysokości, to jest niecałe 30 metrów i 3 metry szerokości, więc musiałby być to rzeczywiście potężny posąg. I Nabuchodonozor rozkazał temu posągowi oddawać właśnie cześć. Jeszcze do tego miał być to posąg złoty. A więc element kultu, bardzo wysoki, wyniosły, złocony. I mówi się tutaj o przymusie do aktów bałwochwalczych, gdy powiedzmy muzycy zagrają, gdy rozpocznie się liturgia, wszyscy muszą paść na twarz, oddać pokłon właśnie temu posągowi. No, oczywiście ci wierni Żydzi, Szadrak, Meszak, Abednego, ci towarzysze, przyjaciele Daniela, nawet za cenę życia, nie są w stanie jakoś się skłonić do właśnie kultów bałwochwalczych. I zostają oni przyprowadzani przed króla, ale nie tłumaczą królowi, że oni wierzą w prawdziwego Boga, który jest większy, ważniejszy od bogów Babilonu, ale mówią wprost, nie musimy królu odpowiadać ci w tej sprawie. Dlaczego nie muszą odpowiadać? Bo ufają, że sam Pan Bóg wypowie się niejako w obronie tej prawdziwej wiary. Kontekst jest szczególny, bo w tamtych czasach wierzono, że bogowie danych państw, jeśli są mocniejsi, to gwarantują zwycięstwo nad narodami czczącymi albo bogów nieprawdziwych, albo bogów słabszych. No więc skoro ci Izraelici dostali się do niewoli, to widocznie w oczach pogan, przynajmniej tak było, ich Bóg jest za słaby. No więc rozsądek by nakazywał, żeby uczcić bogów Babilonu, więc czy Marduka, czy innych, a nie właśnie Boga Żydów. Ale ci uprowadzeni inaczej pojmują kwestię właśnie tego, o czym mówiliśmy. Inne mają pogląd co do tego przekonania, który Bóg jest mocniejszy. To, że oni dostali się do niewoli, to nie jest wyraz słabości ich Boga. Z innego powodu to się stało. Jest to wyrażone w rozważanej nie tak dawno pieśni Azariasza, gdzie właśnie on wyznaje winy ludu i wie, że to wszystko stało się na skutek grzechu ludu, a Bóg nie jest za słaby. Ale ponieważ Szadrak, Meszak i Abednego są przekonani, że oni, skoro starają się nawet na wygnaniu doskonale zachowywać prawo, nie skalali się pokarmami nieczystymi,
to Bóg ich prawdziwy jest na tyle mocny, że może ich wybawić nawet, powiedzmy, z tej kary wrzucenia do rozpalonego pieca. A więc nie podejmują oni z królem Nabuchodonozorem żadnej dyskusji teologicznej, która pewno i tak by nic nie dała, ale zdają się na czyny zbawcze samego Boga. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może wyratować nas z Twej ręki. Więc my ufamy, że On może, jeśli zechce oczywiście. Jeśli zaś nie zechce, wiedz królu, że i tak nie będziemy czcić Twojego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Oczywiście takie słowa rozwścieczyły króla Nabuchodonozora. No i gdy, powiedzmy, wcześniej dawał im możliwość jeszcze, powiedzmy, oddania pokłonu złotemu posągowi i uratowania się, to teraz się odmienił względem nich i kazał rozpalić piec, no napisane jest 7 razy bardziej niż było trzeba, czyli powiedzmy oznacza to, jak tylko można było rozpalić, tak oni to uczynili. Następnie nawet okazuje się, że kazał związać Szadraka, Meszaka i Abednego najsilniejszym spośród swego wojska, tak jakby już w tym momencie obawiał się, że oni mogą być w jakiś sposób fizycznie silniejsi, i wrzucić do rozpalonego pieca. Okazuje się, że byli wrzuceni, związani w ubraniach, tak jak byli, a że wcześniej byli oni mianowani no takimi wysokimi urzędnikami, więc mieli na pewno wspaniałe szaty. No zazwyczaj karano człowieka nago, odzierając go z szat, a w tym wypadku zostali oni wrzuceni w szatach. I po tym następuje właśnie ten wtręt z dodatku greckiego, a gdy go nie ma w tekście aramejskim, jest kontynuacja tutaj opowiadania, że właśnie po tym król Nabuchodonozor popadł w zdumienie, powstał, bo okazuje się, że zobaczył 4 mężów właśnie przechadzających się po ogniu. Jak ten piec mógł wyglądać, trudno pewno dokładnie powiedzieć, ale prawdopodobnie gdzieś na jakimś zboczu góry. Był to zbudowany piec, który miał pewno otwór na dole, ale drugi otwór też z góry i prawdopodobnie tutaj, prawda, po rozpaleniu to z góry wrzucono przez otwór do tego pieca właśnie tych 3 młodzieńców. Król w każdym razie widzi 4 przechadzających się i możliwe, że ten 4 nie był początkowo nawet widoczny dla innych, więc król zwraca się teraz do tych, którzy mu towarzyszą. Widzę 4 mężów rozwiązanych, czyli Bóg ich uwolnił, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. 4 wyglądem przypomina, jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia, anioła Bożego. Jest to przekład oczywiście co do bardziej sensu. W języku aramejskim mamy tutaj wyrażenie bar elachin, znaczy tyle co syn, no dosłownie by było bogów, ale elachin raczej jest aramejską wersją od Elohim, który oznacza w ogóle Boga, a określenie syn Boga właściwie nawiązuje nam do pewnej nomenklatury znanej wcześniej, właśnie która wskazuje na to, że chodzi o członków dworu królewskiego, tutaj dworu boskiego, a więc chodzi faktycznie o aniołów, więc ten przekład wydaje się być właściwy, ale wskazuje jednocześnie do wyrażenia aramejskie Barelachim właśnie na
to powiązanie szczególne tej postaci czwartej z Bogiem, jako reprezentującej wręcz Boga, a więc przez tę postać niejako sam Bóg interweniuje w obronie właśnie, by wybawić tych trzech młodzieńców. I wówczas Nabuchodonozor zaczyna błogosławić Boga, Szadraka, Meszaka, Abednego, który właśnie posłał tego anioła, by uratował te sługi. Więc Nabuchodonozor się przeląkł, ten czyn Boga okazał się czynem, który zaświadczył o potędze tego Boga, więc król przelękniony, może również wystraszony, że mógł się narazić w ten sposób no, Bogom czy Bogowi Izraelitów, teraz właśnie zmieni opcję i teraz nakaże, by nikt przeciwko temu Bogu nie bluźnił, by właśnie ten Bóg był czczony. Więc obcy władca, jako przez ten zbawczy czyn Boga, przekonuje się, że Bóg Izraela ma moc wybawiać nawet właśnie z ognistego pieca. Bóg Izraela zresztą w tym podstawowym, można powiedzieć, fakcie zbawczym, którym było wyprowadzenie z niewoli egipskiej, się objawił jako Bóg wyzwalający. Więc Izrael wciąż odwołuje się do idei Boga, który niesie wyzwolenie. Tutaj wyzwala właśnie z tego ognia i właściwie dokonując wyzwolenia jednocześnie skłania nawet i pogan do uznania swej chwały i do modlitwy do niego. W ten sposób, jako też Księga Daniela, podaje nam pewną ciekawą interpretację samego choćby wygnania, samej sytuacji, w której znaleźli się niektórzy Izraelici, że właśnie ich wygnanie do obcego kraju nie jest tyle karą, co okazją też do tego, żeby Bóg Izraela objawił się także innym narodom. W każdym razie ten Bóg jawi się jako wyzwoliciel. Do tej idei Boga wyzwoliciela odwołuje się dziś w Ewangelii Pan Jezus i wypowiada słowa, które święty Jan Paweł II uznał za wręcz najważniejsze w całym Piśmie Świętym. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czytając ten fragment, nadal jesteśmy uczestnikami święta namiotów, ciąg dalszy konfrontacji Jezusa z Żydami czy przedstawicielami Żydów, szczególnie tej opcji faryzejskiej. I okazuje się tutaj na początku, autor stwierdza w tym 31 wersecie 8 rozdziału, że Jezus mówi teraz do Żydów, którzy mu uwierzyli. A więc po wcześniejszych etapach dyskusji część Żydów odeszła, a pozostali tacy, którzy wydaje się, że wierzą. Ale autor właściwie teraz mówiąc o wierze zmienia i formę gramatyczną i reakcję czasownika wierzyć, więc z jednej strony używa tutaj formy perfektum, czyli że oni wcześniej uwierzyli i trwają w pewnej wierze, ale co będzie dalej, zobaczymy. Natomiast nie jest powiedziane, że uwierzyli eis w Jezusa, ale reakcja czasownika wierzyć jest tutaj inna, mianowicie po czasowniku jest tu użyty celownik, a więc wierzyć komu? Jezusowi. Więc oni raczej uwierzyli Jezusowi niż w Jezusa. Uwierzyli więc w to, co On mówi. Jest to jakiś etap dopiero do doskonałej wiary.
Dlatego Jezus wskazuje na to, że jeszcze czegoś im potrzeba. Więc skoro oni już Jemu zaczęli wierzyć i trwają w tej wierze Jezusowi, czyli wydaje się, że gotowi są dalej słuchać Jego słów, bo tym słowom zaczęli wierzyć, to Jezus wtedy na to mówi: jeżeli trwacie w nauce mojej, ale też można powiedzieć z tym odcieniem znaczeniowym, jeżeli trwacie i będziecie nadal trwać w nauce mojej, to jesteście prawdziwie moimi uczniami. Czyli być uczniem Jezusa oznacza ciągle trwać w Jego nauce, a więc nie tylko uwierzyć wcześniej, tylko wytrwać wręcz, cały czas trwać w tejże nauce. Więc coś jeszcze ich tutaj czeka. Oni jeszcze do tej doskonałości nie doszli. Jezus, można by powiedzieć, tak jak mieliśmy w sytuacji zaraz po wypędzeniu przekupniów ze świątyni, już przed historią spotkania z Nikodemem, właśnie tam już czytamy, że Żydzi w Jerozolimie uwierzyli w Jezusa, ale Jezus znał serca ludzkie i wiedział, że to nie jest taka doskonała wiara. I zaraz się to okaże właśnie w dyskusji z Nikodemem. Zresztą właśnie rozdział 7 i 8 tej Ewangelii jest bardzo ciekawym, szczególnie ten rozdział 8, komentarzem do treści dialogu z Nikodemem. Więc warto jedno w odniesieniu do drugiego rozważać. Więc już tam Jezus wiedział, że ta wiara Żydów jest jakaś dziwna, że tak na dobrą sprawę to oni zatrzymują się na jakimś etapie i dalej nie są w stanie w tej wierze postąpić. I podobnie tutaj właśnie, gdy pojawia się ten motyw pozytywny, bo właśnie wczoraj zakończyliśmy lekturę wcześniejszą, że właśnie część Żydów uwierzyła. Więc ci, którzy uwierzyli, teraz wydawałoby się, są dysponowani do tego, żeby stali się uczniami. Czyli jeszcze nie są uczniami. Oni będą uczniami, będą nadal uczniami Jezusa, jeśli będą trwać w Jego nauce i w tym wytrwają, pozostają. Ten czasownik menein jest taki niesamowicie ważny w Ewangelii Janowej, bo on też zostanie ostatecznie użyty do i określenia relacji ojca do syna i relacji Ducha Świętego do Jezusa. Duch Święty spoczął i pozostał na Jezusie. To jest też czasownik menein. A także ten czasownik określa relację właśnie chrześcijanina, który otwiera się na Jezusa. Wtedy ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i mieszkanie w Nim uczynimy, czyli będziemy w Nim trwać. To mieszkanie właśnie jest tam słowem pochodzącym od czasownika trwać, przebywać. A więc trzeba tutaj trwać, przebywać w nauce Jezusa i wtedy jest się Jego uczniem. Jako uczeń poznaje się prawdę. Już wcześniej Jezus mówił, że Ojciec przekazał Jezusowi prawdę do objawienia i że ta prawda pochodzi od Ojca. Jezus więc jest przekazicielem zbawczej prawdy od Ojca. I tę prawdę trzeba cały czas zgłębiać, żeby ostatecznie poznanie tej prawdy, która jest uobecniona w Jezusie, doprowadziła do pełnego wyzwolenia. Jezus tu mówi, że ta prawda was wyzwoli. Mówi to do Żydów. A oni, okazuje się, żachnęli się na to, więc nie byli w stanie jakoś tego tutaj pojąć.
Więc Jezus kieruje zachętę do wytrwania w Jego Słowie, bo na razie są na pewnym etapie częściowej dopiero wiary. Wiara zatem charakteryzuje się pewną dynamiką rozwoju. A oni tego nie rozumieją i czy oni zechcą być tymi uczniami Jezusa dalej, czyli czy Jezusa uznają za tego swojego rabiego, nauczyciela. Właśnie, więc mają przed sobą pewną drogę, która wiąże się z decyzją. Decyzją, która będzie dla nich bardzo trudna. Judaizm nauczał, że do wolności dochodzi się przez studium Tory, Pięcioksięgu Mojżesza. To właśnie studium Tory według nich ludzi uwalnia. Targum Neofiti do Księgi Rodzaju, targum właściwie sporządzony w czasach już Pana Jezusa, już był w formie pisanej, wtedy wykorzystywany. Do 15 rozdziału ten targum obiecuje nawet wyzwolenie niegodziwców dzięki zasługom ich ojca Abrahama. A tymczasem Jezus daje obietnicę przewyższającą tamtą, mianowicie to Jego słowa, Jego prawda głoszona, ona dopiero da rzeczywistą wolność. A Żydzi stwierdzają, że oni takiej wolności już nie potrzebują, bo są wolni. Mają wolność, bo według nich są potomstwem Abrahama. Zaprzeczają, jakoby kiedykolwiek byli niewolnikami kogokolwiek. Ale nawet gdy chodzi o tę płaszczyznę historyczną, polityczną, zewnętrzną, to historycznie byli niewolnikami lub wasalami większości wielkich mocarstw. Począwszy przecież od Egiptu, przez Asyrię, Babilonię, Imperium Medów i Persów, później Imperium Aleksandra Macedońskiego i powiedzmy znowu przez Egipt, jeden z jego wodzów, prawda, cała ta dynastia, powiedzmy Lagidów, Ptolemeuszy w Egipcie będą początkowo władać Palestyną. Później w II wieku na początku przejmą kontrolę nad Palestyną królowie syryjscy, więc znowu Syria, a od 63 roku przed Chrystusem, kiedy Jerozolimę zdobędzie Pompejusz, to będą Żydzi pod panowaniem rzymskim. Więc historia praktycznie ponad, powiedzmy, 700 lat pokazuje, że oni cały czas byli w niewoli, przynajmniej politycznej. Weźmy jeszcze pod uwagę kontekst święta namiotów. Co to za święto? Jakie jest tło tego święta na tle doświadczeń Izraela? Przecież chodziło o ich wędrówkę przez pustynię, kiedy to mieszkali pod namiotami, czyli wyszli z niewoli egipskiej. Więc kontekst tego święta też wskazuje na uwalnianie, na wyzwolenie. Więc oni świętują wędrówkę po wyzwoleniu z Egiptu. Więc też musimy to zauważyć, że nie w innym, ale w tym kontekście właśnie Jezus podejmuje temat prawdziwej wolności. Dumne twierdzenie Żydów, że są potomkami Abrahama, okazuje się, że ma pewne podstawy też biblijne, więc oni się wypowiadają też w odniesieniu do Pisma, bo mamy kilka fragmentów, gdzie właśnie choćby w Psalmie 105 wskazuje się na to pochodzenie od Abrahama, czy u proroka Izajasza 41,8.
Abraham był uważany za założyciela kultu, za tego, który ten kult żydowski ustanowił, więc on według Żydów rozpoznał Stwórcę i wiernie mu służył. Kontrast między synem a niewolnikiem może odnosić się do też poszczególnych synów Abrahama, bo miał przecież jednego wolnego z Sary i drugiego z Hagar. Więc z Hagar pochodzili Ismaelici. Za to Żydzi mówią, my jesteśmy z Abrahama i to z tego wolnego Izaaka niejako. Oświadczenie Żydów, że nigdy nie byli w niewoli, nie było więc zwykłą polityczną oceną ich historii, bo wiemy, że jednak ta historia temu przeczyła, ale dotyczy to raczej płaszczyzny religijnej i ich przekonania, że są duchowymi dziećmi Boga i potomkami Abrahama. W przeciwieństwie do tego radykalnego ugrupowania Sykarejczyków, Zelotów, faryzeusze nie uważali wolności politycznej za test wolności w ogóle. Oni byli w tym stanie podległości Rzymowi funkcjonować i no, skoro Pan Bóg to dopuścił, no to nie był to dla nich wielki problem. Bycie synami Bożymi, ludem świętym, więc tą Bożą własnością, zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa 14, było dla nich próbą wolności. Tak więc obrzezanie według poglądu rabinów wówczas miało być aktem, przez który niejako ten, który poddawał się obrzezaniu, uciekał niejako z więzów Gehenny. Czyli obrzezanie już dawało jakąś wolność. Tak jak kiedyś lud Izraela uciekł z niewoli egipskiej. Takie były wówczas poglądy rabinów. Ale też słynny rabin Yosef ben Akiba odnośnie do Izraelitów mówił, że nawet biedni Izraelici winni być dumni, bo byli synami królów, ponieważ byli synami patriarchów. I to właśnie dawało im jako podstawę do tej dumy, że są wolnymi i potomkami patriarchów. Wynikający z tego konflikt, że mianowicie oni tak myślą, a Jezus mówi, że ich wyzwoli, ten konflikt zakłada, że objawienie Jezusa, to, które On przynosi, dałoby Żydom wolność, która, no, jak wiemy już z samego prologu, uczyniłaby ich dziećmi Bożymi. Bo Jezus mówi tutaj o wolności w związku z Synostwem Bożym, a wiemy, że w prologu jest napisane, że Słowo stało się ciałem, każdy, kto uwierzył, to otrzymuje moc, by się stać dziećmi Bożymi. Więc kto teraz staje się dzieckiem Bożym? Okazuje się, że do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym, trzeba mocy Jezusa, który przychodzi objawiać Ojca jako Słowo, jako objawiciel Ojca. Ale Żydzi są ciaśni i nie potrafią wyjść poza to, co oni sami mogą niejako kontrolować. Czyli oni sami chcą się wyzwalać przez właśnie poddawanie się obrzezaniu, przez zachowanie przepisów prawa mojżeszowego. Według nich to ich wyzwala. A żeby ktoś obdarował, żeby Bóg ich obdarował, nad tym już nie panują, więc tego nie chcą przyjąć. Twierdzą, że nigdy nie byli niewolnikami i kwestionują i prawo Jezusa, i Jego zdolność do tego, by ich miał z jakiejś niewoli wyprowadzić.
Więc mamy tutaj szczególne zderzenie między różnymi tutaj stanowiskami radykalnie różniącymi się. Jezus rozpoczyna teraz kolejną odpowiedź. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, to uroczyste Jezusowe amen, amen. Zaprawdę, zaprawdę tak tłumaczymy. Więc zaczynając teraz tym podwójnym amen, Jezus nawiązuje do tego, co mówił wcześniej. No skoro oni domagają się uznania, że są wolni jako potomkowie Abrahama, to Jezus teraz właściwie precyzuje, o jakie uwolnienie i z jakiej niewoli jemu chodzi. Oni się czuli bezpieczni, że są wolni, a on zakwestionował to ich poczucie bezpieczeństwa i ich pojmowanie wolności i niewolnictwa, tej wolności wynikającej z polegania na Abrahamie. W odniesieniu do tych słów Jezusa trzeba tutaj powiedzieć, że nawet już Stary Testament wyraźnie poświadcza, że samo fizyczne pochodzenie od Abrahama nie było wystarczające. Tak u proroka Jeremiasza w rozdziale 9. Później święty Paweł też będzie szczególnie rozwijał to też w oparciu o Pismo. On jako przecież wielki rabin będzie pokazywał, że nie wystarczy, że ktoś fizycznie pochodzi, potrafi się wykazać genealogią od Abrahama. Więc skoro już samo Pismo stwierdzało niewystarczalność, a oni są znawcami Pisma, no właśnie, Jezus podważył tę możliwość ich niejako ucieczki z więzów Gehenny, podważając właśnie tę rabiniczną koncepcję wolności. Osądził, że oni jednak byli niewolnikami. Dlaczego? Bo byli grzesznikami. Ich wiara w poczucie tej wewnętrznej wolności została przez Jezusa podważona, ponieważ samo bycie Żydem, a nie poganinem, nie dawało gwarancji, że na pewno unikną potępienia przez Boga za swoje grzechy. Zresztą cały ten kontekst w Ewangelii Janowej mamy tutaj przez święto namiotów. Ono rozpoczyna się 15 Tishri, trwa te powiedzmy 8 dni. A kilka dni wcześniej, 9 Tishri, Żydzi są dopiero co po przeżyciu największego święta Jom Kippur, w trakcie którego wyznawali grzechy. A więc powinni pamiętać, że oni jednak są grzesznikami, że potrzebują ekspiacji, dokonują co roku rytuału przebłagania za grzechy właśnie w dzień pojednania. I tak jakby zapomnieli, co przeżywali kilka dni wcześniej. A przecież to święto powinno im to przypomnieć. A więc Żydzi też byli grzesznikami, nie tylko poganie. Zresztą święty Paweł, nawiązując też do Starego Testamentu, w oparciu o to da w liście do Rzymian, w rozdziale 3, stworzy dowód biblijny wręcz, że i Żydzi, i poganie zgrzeszyli. A więc wymagają odkupienia. Będąc grzesznymi niewolnikami przed Bogiem, potrzebowali odkupiciela, kogoś, kto mógłby ich z tego uwolnić. I właśnie ojciec posłał syna, żeby dać taką wolność. Posyła syna, który objawiony jest jako baranek, który gładzi grzech świata. Więc taki baranek może ich faktycznie uwolnić. Jezus podważył też ich koncepcję dziedziczenia. Byli niewolnikami, więc nie byli synami. Syn przebywa w domu na zawsze, Jezus powie. Syn przebywa na zawsze. Dlaczego? Dlatego, że po ojcu dziedziczy ten dom i w tym domu przebywa dalej. A niewolnik
przebywa na chwilę i nie ma gwarancji, że pozostanie na zawsze. A więc jeśli właśnie teraz Jezus nawiązuje do tego, to co chce przez to powiedzieć? Niejako można by rzec, w podwójnym sensie używa słowa syn. Z jednej strony robiąc aluzję do tego, co oni mówią, że są dziećmi, synami Abrahama i może dziećmi Boga. No gdyby tak było, to oni by pozostawali na zawsze. A tak nie jest, bo ich grzeszność sprawia, że ich sytuacja jest niepewna. A z drugiej strony słówko syn wskazuje na samego Jezusa, bo to on jako syn trwa u Ojca na zawsze. Na zawsze mieszka w jego domu. Jezus wykazuje, że fizyczne pochodzenie od Abrahama nie jest miarą wolności ani niewolnictwa, bo grzech przejawia się w tym, co człowiek robi, czyli grzech dotyczy nie kwestii jakiegoś pochodzenia, zrodzenia, ale uczynków. Więc niewolnikiem grzechu jest każdy, kto popełnia grzech. Żydzi twierdzą, że są synami na podstawie ich fizycznego pochodzenia, a tymczasem to trwanie w słowie Jezusa daje prawdziwą wolność. Niewolnicy nie mieszkają w domu, podczas gdy synowie pozostają na zawsze. Czy słuchacze Jezusa byli w stanie przyjąć to niejako zaproszenie i wskazanie, że powinni dalej trwać, wytrwać w Jego słowie? Czy też oni będą osądzeni jako niewolnicy, bo nie wytrwają w Jego słowie? A zatem co, wypadają z gry jak niewolnicy, którzy nie są w domu na zawsze? Odpowiedzi na te pytania dostarcza właśnie ta zmiana znaczenia słowa syn. To Jezus, syn, wyzwala do prawdziwej, trwałej wolności. Jezus swoim słowem ujawnia to, że wie, skąd z tej swojej jedności z Ojcem, zna to słowo, zna prawdę, bo Ojciec jest prawdziwy i On ma udział, Jezus ma udział w tej prawdzie i On może tę prawdę faktycznie objawić. No, przychodzi więc do Żydów po to, żeby oni przyjęli i Jego jako Bożego posłańca, ba, nawet Bożego Syna, słowo nośnika Bożej prawdy, wręcz wcieloną prawdę Bożą. I wtedy, gdy przyjmą, będą doświadczać wyzwolenia. Ale Jezus zarzuca im, że u nich nie ma miejsca, dosłownie po grecku chorei, nie ma miejsca dla słowa Jezusa. Oni nie są w stanie zrobić niejako miejsca przestrzeni w swoim wnętrzu, w swoim życiu dla Jezusa i Jego słowa, by On mógł tam wejść i zagościć na stałe. Więc mamy tutaj znowu aluzję do tego przebywania. Tak jak Ojciec z Synem w Duchu Świętym trwają w jedności, tak my jesteśmy zaproszeni do przebywania u Boga, a Bóg w nas. A tutaj Żydzi są zamknięci, nie są otwarci na goszczenie Jezusa. Okazuje się, że nawet oni biorą udział w spisku, aby Jezusa zabić. Mogą sobie twierdzić, że są potomcy Abrahama, ale nie są jego dziećmi, bo gdyby byli dziećmi, to nie usiłowaliby uwolnić się od Bożego Syna, zlikwidować go, żeby im nie szkodził, nie zagrażał. Otóż Jezus podejmuje kwestię ojcostwa. Kto zatem może mówić, że moim ojcem jest Abraham, czy moim ojcem jest Bóg? Otóż
Kryterium są uczynki. Więc syn, dobry syn, postępuje tak jak jego ojciec. Powinien naśladować ojca. Więc jeśli oni mówią, że są dziećmi Abrahama, powinni czynić uczynki Abrahama. Kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I nie tylko, że jest niewolnikiem grzechu, tylko świadczy o tym, że na pewno nie Bóg jest jego ojcem. W dalszej części, której już dzisiaj nie czytaliśmy, w kolejnym wersecie, 43 i następnych, no, podjęty jest temat diabła. Okazuje się, że oni nie mogą być dziećmi Boga. Po pierwsze dlatego, że Jezus jest synem Boga, a gdyby oni byli też dziećmi Boga, to miłowaliby Jezusa jako swego brata, jako dzieci jednego Boga, a oni Jezusa usiłują zabić. I po drugie, nie czynią uczynków Abrahama, a Abraham przecież był Bożym wybrańcem i Bóg go uznał za sprawiedliwego, więc powinni spełniać uczynki Abrahama, a wówczas mogliby się do Abrahama przyznawać na tej płaszczyźnie już nie fizycznego pochodzenia, ale na tej płaszczyźnie moralnej. Żydzi przyznają się do ojcostwa Abrahama na podstawie swoich fizycznych korzeni, ale tutaj chodzi o inne kryterium, otwartość na Słowo Boże. Abraham był człowiekiem wiary, który na Słowo Boże wyruszył z Ur Chaldejskiego. Nawet był gotów poświęcić swojego syna, by okazać Bogu posłuszeństwo. Można by powiedzieć, że zrobił on miejsce w swoim sercu dla Bożego Słowa, które do niego dotarło od Boga. Nie tylko to, bo wiemy, że wręcz w 18 rozdziale nasz, prawda, niejako mamrocki, sztandarowy tekst z rodzaju 18, mówiący o ugoszczeniu przez Abrahama Bożych posłańców. Więc Abraham ugościł Bożych posłańców, którzy przynieśli mu obietnicę. To jest, można powiedzieć, najbardziej taki czytelny tutaj moment, gdy chodzi o Abrahama, jego najważniejszy czyn, gościnność. On zrobił miejsce właśnie dla tych posłańców i słowa, które przynieśli. I no, była mowa o tym, że tam się Sara zaśmiała. Później tradycja rabinacka też wskazuje na to, że Abraham się też cieszył z tej obietnicy. Dlatego też Jezus w dalszej części nawiąże też do tej radości Abrahama, ale to już w dalszej części. W każdym razie, no, mamy tutaj pewne uczynki Abrahama, które wynikają właśnie z wiary w Boże Słowo. Więc gdyby byli dziećmi Abrahama, powinni jako on ugościć Boże Słowo, ugościć Bożego posłańca, ba nawet Bożego Syna. No, oni tak się upierali, że są nie tylko dziećmi Abrahama, ale my jednego mamy Ojca, Boga. Czy rzeczywiście Bóg uważał Żydów za swoje dzieci? No, mamy teksty, które rzeczywiście zdają się to potwierdzać, choćby z Księgi Wyjścia 4:22, kiedy właśnie Mojżesz ma iść do Faraona i ma mu powiedzieć, że wypuść mojego syna pierworodnego. Więc Izrael jest tam nazwany synem pierworodnym wręcz. I jest wiele innych tekstów, w których Izrael jest właśnie w taki sposób nazywany względem Boga. Zresztą nawet i w tej modlitwie w 63 rozdziale Izajasza, tak zwanej modlitwie starotestamentalnym, Ojcze nasz. Abraham się do nas nie przyznaje. Ty, Boże, nasz Ojcze, właśnie wejrzyj na nas, zlituj się nad nami. Ale też z drugiej strony pojawiały się wypowiedzi prorockie, tak jak choćby u Ozeasza, gdzie Pan Bóg groził, że na skutek tego, że lud zgrzeszył, to ten swój lud nazwie nie swoim ludem.
czyli zerwanie przymierza na skutek grzechu, powoduje, że oni wypadają z tej więzi przymierza z Bogiem. Jezus mówi, gdybyście byli dziećmi Abrahama, wykonywalibyście dzieła Abrahama. Więc powinni oni, tak jak Abraham witał boskich posłańców, i oni powinni przyjąć. Żydzi teraz, okazuje się, jednak odrzucają tego Syna Człowieczego, który niesie przesłanie Boże, więc okazuje się, że nie zachowują się tak jak Abraham. Twierdzą dalej, że nie narodzili się z nierządu. To wydaje się być z jednej strony pewna jakaś aluzja do różnych podejrzeń co do pochodzenia Jezusa. Wiemy, że Jezus został poczęty i narodzony z dziewicy Maryi bez udziału mężczyzny, więc możliwe, że jakoś ta sprawa była przez Żydów podejmowana i dyskutowana. Gdy chrześcijanie głosili w ten sposób, to pewno trudno było im uwierzyć, że tak mogło być, więc pewno mogli przypuszczać, że może Jezus jest jednak z nieprawego łoża. Z drugiej strony właśnie to stwierdzenie, że nie są dziećmi z nierządu, jak porneias, czyli z nieczystości, z cudzołóstwa, może przywoływać nam właśnie tego proroka Ozeasza, gdzie właśnie prorok jest wezwany, żeby poślubił Gomer, nierządnicę w mieście, i właśnie z tego małżeństwa, z nierządnicą, ma te dzieci, które nie są przez Boga uznane niejako za jego lud. No więc oni jakby się od tego odcinali, że nie, to nie my jesteśmy tymi dziećmi nierządu. Nierząd do tego w Starym Testamencie był interpretowany jako także pewna forma bałwochwalstwa, więc lud, który odchodził od prawdziwego Boga, prostytuował się niejako z obcymi bogami, a w tym wypadku, przeciwstawiając się Jezusowi, sugerują, jakoby Jezus w tym momencie był raczej zwodzicielem, jak zresztą wcześniej ci, powiedzmy, faryzeusze mówili do tych swoich sług posłanych, czyli wy daliście się zwieść. Więc Jezus miałby być zwodzicielem, który odwodzi od prawdziwego kultu, prawdziwego Boga, więc jakby sugerowali, że to on jest dzieckiem nierządu, a nie on. Widać, jak oni tutaj przechodzą od tego stwierdzenia, że są dziećmi Abrahama, do stwierdzenia, że mają jednego ojca Boga. To wynika z przymierza, jak powiedzieliśmy, z Bogiem na mocy przymierza. Bóg ich nazywa swoim dzieckiem. A Jezus odpowiada, że gdyby byli naprawdę dziećmi Bożymi, to kochaliby Jezusa, który wyszedł od Boga jako posłany przez Boga, bo jak powiedzieliśmy, dziećmi tego samego Ojca kochają się wzajemnie, a tymczasem narastający konflikt, coraz większy sprzeciw wobec Jezusa w czasie tego święta namiotów pokazuje, że Jezus i Żydzi nie mogą być dziećmi tego samego Ojca. Więc Jezus dalej doprowadzi do stwierdzenia, że skoro on jest dzieckiem Boga, to oni muszą być dziećmi wręcz diabła. W ten sposób, w tym choćby kolejnym fragmencie, dalej wychodzi na jaw, kim jest Jezus, a z drugiej strony coraz bardziej się ten kryzys, ten sąd nad Żydami tutaj ujawnia, demaskowane są ich poglądy i oni niejako określają to swoje stanowisko. Widać, że nie chcą dalej być, nie chcą wytrwać w nauce Jezusa, by być Jego uczniami, by doświadczyć wyzwolenia, które On przynosi, więc właśnie w takim razie umrą w grzechach. Zatem
Jezus objawia też siebie, ale objawiając siebie wskazuje też na drogę i prawidłowości związane z tą drogą do zbawienia. Więc całe to nauczanie Pana Jezusa przede wszystkim ma na celu pokazać, jak możemy być zbawieni. O to przede wszystkim chodzi. Więc to zbawienie jest ujmowane przez nawiązanie do już starotestamentalnej kategorii zbawienia. Co to znaczy zbawić w Starym Testamencie? W pierwszym rzędzie wyzwolić z niewoli. Więc tak jak byli wyzwoleni z Egiptu, później z Babilonu, Jezus przenosi te kwestie wyzwolenia na tę płaszczyznę duchową zniewolenia przez grzech. Więc On przychodzi jako zbawca od grzechu, ale żeby tego człowiek mógł doświadczyć, nie może polegać na sobie. Przede wszystkim to przebaczenie grzechów, wolność jest podarowana właśnie na drodze niejako usynowienia, ale żeby wejść w relację synowską z Ojcem, trzeba mieć serce otwarte, szerokie, trzeba mieć w tym sercu, jak Abraham, miejsce, by ugościć Boga, by ugościć Bożego posłańca, by ugościć Boże Słowo, które ma w nas trwać. Jeśli trwa w nas Jezusowe Słowo, prawda, to ta prawda, którą będziemy zgłębiać, ona będzie skutkowała coraz większą wolnością od grzechu. I to wyzwalanie jest ściśle związane z osobą Jezusa, czyli przyjąć słowo prawdy oznacza przyjąć też Jezusa. Więc kto nie przyjmuje Jezusa, nie przyjmuje tego, który jest barankiem Bożym, uwalniającym, przebaczającym grzech. Zatem nie można stać się dzieckiem Boga, jeśli się nie ugości w sercu Jezusa, nie uwierzy się w Niego, nie będzie się trwało w Jego nauce i nie będzie się zatem pełniło uczynków płynących też z tej wiary na wzór Abrahama, który pełni uczynki wiary. A w przeciwnym wypadku, gdy ktoś trwa w nauce Jezusa, wierzy w Niego, przyjmuje Go, no to wówczas otrzymuje Jego moc. Słowo przyszło do swoich, do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Ale ci, którzy je przyjęli, tym dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.